Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych copiątkowych inforekach i dzisiaj dwie najważniejsze informacje. Mianowicie zaczynamy od zakończonej aukcji Gamescom 2012. Gadżety charytatywna tarcza Roya. Uzyskała się kwota 203 zł 50 groszy i cała ta kwota poleci, tak jak wcześniej obiecałem, tym razem trafia prosto z charytatywnej tarczy, trafią te pieniążki na Fundację Pajacych. Także dziękuję wszystkim, którzy brali udział, porządnie się zachowali i zrozumieli powagę sytuacji. Zwycięzcy jak najbardziej gratuluję, myślę, fajnych fantów i tego, że przyczynił się po prostu, by na przynajmniej twarzy jednego dziecka zagościł jakiś uśmiech. Bardzo się cieszę, że tak się to skończyło. Inna sprawa i najważniejsza to jest paintball z Royem. Druga odsłona paintballu z Royem, którym impreza ta będzie miała miejsce, tak jak wcześniej mówiłem, ci już dodam Wam, podam Wam konkretniejsze informacje, 1 września. 1 września w sobotę o godzinie 9 rano. Wybrałem taki termin ze względu na to, że wszyscy powinni już wrócić z wakacji, a okres szkolny jeszcze się na poważnie nie zaczyna. Także po prostu więcej osób będzie miało szansę, niż gdybym to miał zrobić tydzień wcześniej. Ale porozmawiajmy o konkretach. Mianowicie postanowiliśmy z organizatorami, że zrobimy to z troszeczkę większą pompą, niż miało to miejsce chociażby w Zabrzu. O co dokładnie chodzi, czego będziecie mogli się spodziewać. Mianowicie będą organizowane konkursy przez nas i ufundowaliśmy dla Was w turnieju. Na czym on dokładnie będzie polegał, o tym zostaniecie powiadomieni już bezpośrednio na miejscu. Będziecie mogli wygrać. Tutaj nagroda główna to będzie taktyczka... Zawsze jak ja łączę te wyrazy. Kamizelka taktyczna PCS o wartości 170 zł, pas taktyczny Extreme Rage o wartości 70 zł oraz 4 faty na 100 kulek. Prawdopodobnie jeszcze inny organizator, który nas odwiedzi, być może on zorganizuje swój własny konkurs z dodatkowymi nagrodami. Absolutnie każdy uczestnik tego eventu dostanie dyplom uczestnictwa z moim autografem Paintball z Royem, żeby każdy miał jakąś taką klimatycznie paintballową pamiątkę z tego eventu. Na miejscu będzie także wielki namiot typu tipi oraz małe stanowisko, gdzie chłopaki będą się zapisywać. Będziemy mieć również dwóch profesjonalnych sędziów w bluzach planety sędziowskich. Będzie fotograf oraz kamerzysta z kamerą Sony 3D, jak i ja z kamerą HD Hero Pro 2. Także pamiątki będą audiowizualne, jak i w formie fotografii, także myślę, że jakaś sympatyczna wspominka obędzie w jakiej formie zagości u Was. Kolejna sprawa to limit osób wynosi 60. Limit wieku wynosi 13 lat. Musicie mieć minimum skończone 13 lat. Osoby pełnoletnie nie muszą niczego przesyłać. Osoby właśnie posiadające 13, od 13 do 17 lat muszą przesłać swoje dane na maila. Oczywiście wszystko to, co ja mówię standardowo, znajdziecie w opisie filmu na adres paintballtychy@gmail.com. Swoje dane. W tym momencie otrzymacie wzór zaświadczenia od rodzica, który to rodzic musi wypełnić, byście mogli zjawić się na tym evencie. Cały koszt imprezy to jest 80 zł i w tym macie absolutnie wszystko. Markery, sprzęt, uniformy, gaz, bieżące zasilanie, maski, absolutnie wszystko, tak? Full serwis. Jeśli macie jakiś swój sprzęt, dogadacie się z organizatorem na miejscu, jak to finansowo ogarnąć. Konkursy będą organizowane wewnątrz grupy tzw. pychotek świeżaków, także nie będą jakby zachwiane proporcje na zasadzie, że
będziecie musieli zwyciężyć z hardkorowcami, żeby coś ugrać. Nie, nie, nie. To będą konkursy organizowane tylko dla osób, które w paintballu specjalnie nie siedzą. To jest, myślę, że takie najważniejsze informacje Wam przekazałem. Kwestie zapisów i ewentualnych pytań ogarniacie z Grzegorzem, który to dla Was głównie organizuje. Jego numer telefonu znajdziecie w opisie właśnie tego filmu oraz link do strony, gdzie będziecie mogli się zapoznać mniej więcej, jak to pole wygląda i przede wszystkim, gdzie się znajduje. Tutaj macie maila, o którym mówiłem, tutaj macie telefon, o którym mówiłem i tutaj macie dokładną mapkę dojazdu i gdzie dokładnie w tych cielnicach znajduje się to pole paintballowe. Jeśli o czymś zapomniałem, zadawajcie pytania w komentarzach. Jeśli nie, możecie od razu bezpośrednio uderzyć do Grzecha, by dowiedzieć się o co chodzi, by rozwiać jak najwięcej swoich wątpliwości w związku z drugą edycją Paintball z rojem, tym razem w Tychach. I kończąc dzisiejszy materiał, myślę, że taka dobra informacja dla osób, które mają za daleko, nie mają czasu, jest problem, woleliby bliżej. Pracujemy nad tym, by jakby się dosłownie zmobilizować, być bardziej mobilnymi organizatorami paintballowych rozgrywek z rojem w Polsce i niewykluczone, że w przyszłości po prostu będziemy jeździć na terytorium innych miast, innych województw po wcześniejszym porozumieniu się z osobami, które dysponują polem, na którym moglibyśmy coś takiego zorganizować. Ile kosztowałoby wynajęcie takiego pola? Myślę, że się dogadam. Myślę, żeby zrobić w przyszłości takie tournée po Polsce, jeśli chodzi o paintball z rojem, żeby przede wszystkim, nie o to chodzi, żeby się spotkać ze mną, zagrać ze mną, ale przede wszystkim posmakować trochę tej farby i dowiedzieć się, jak piękny i trochę niedoceniany, przede wszystkim cierpiący na słabą promocję to jest sport. I tyle. I tym, myślę, ciepłym akcentem się z Wami żegnam w dniu dzisiejszym. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Miło będzie Was zobaczyć przede wszystkim osobiście, bo jednak mimo wszystko kontakt face to face jest dla mnie najważniejszy, najbardziej wartościowy. Ale to chyba nie odkrywam w tym momencie Ameryki. Kochani, jeszcze słowo na temat weekendu. Wiadomo, jutro Guild Wars 2 i na pewno rano będziecie mogli zapoznać się z moim materiałem, z moją wstępną opinią na temat gry Sleeping Dogs, którą jestem oczarowany i myślę, że tak cichutko powiem i nie mówcie nikomu, mamy zastępstwo dla świętego rowa, przynajmniej do czasu, aż wyjdzie kolejna odsłona wspomnianej gry. Potem na pewno jakiś materiał z Guild Wars 2. Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że będziecie mogli mnie bez problemu jakoś tam znaleźć jutro na polskim serwerze Dark Tide bodajże. I będę grał najprawdopodobniej Rangerem klasy Czar. Tyle, a na niedzielę na pewno coś dla Was jeszcze switaśnego wymyślę, żeby każdy był zadowolony. Masa zapytań dotyczących Q&A, powraca on w środę, pobawimy się znów jakimś albumem, jednak pod tym filmem będziecie już mogli zadawać konkretne pytania i pełnoprawny odcinek, gdzie będę odpowiadał na Wasze pytania, przyjdzie za 2 tygodnie. Kochani, bardzo dziękuję Wam serdecznie za odbiór materiału, serdecznie dziękuję za aukcję, o której wspomniałem, a także serdecznie zapraszam na kolejną edycję Paintball z rojem, tym razem w Tychach i zapraszam na magię pyszności na moim kanale w zbliżający się weekend. Serdeczna tarcza, kochani. Hejas!